Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie tag. Poprosiłam na Facebooku, żebyście podrzucali mi jakieś fajne geekowskie tagi. Przemek oczywiście zawsze wywiązał się jak zwykle z zadania. Przeszukałam później internet, troszeczkę porównywałam sobie te tagi i mniej więcej wyszło na to samo, co podrzucił mi Przemek, więc zrobiłam największą kompilację pytań. Pytania mam po angielsku, damy sobie radę, prawda? We can do this, we can do this. Okej, pytań mam 19. Jezus. Pytanie pierwsze. Wojownik, łotrzyk czy czarodziej? Czarodziej. Tak jak mówiłam w 25 faktach o mnie, zawsze wybieram czarodzieja. Ulubiony przedmiot w szkole? Zdecydowanie biologia. Jak wyglądałby twój patronus? Mój patronus byłby lisem albo wilkiem. I guess. Kto jest twoim ulubionym superbohaterem? Ciężko mi wybrać. Ciężko mi wybrać ulubionego superbohatera, ponieważ jestem świeżo po obejrzeniu, po uknięciu w sumie w półtora dnia całego sezonu Jessica Jones i na chwilę obecną jedyne o czym myślę, jedyne o kim myślę, to jest Jessica Jones. Tak więc będę się naprawdę musiała długo zastanowić. Na pewno Iron Man, z takich bardziej znanych, oczywistych. A Jessica Jones naprawdę zawładnęła moim umysłem, więc zostańmy przy tym, że będzie to Jessica Jones i Iron Man. Marvel czy DC? Marvel, okej, okay. Marvel. Jaki jest twój sposób niezwiązany ze sportem, aby trzymać formę? Biegam w Assassin's Creed? Liczy się? Jaka jest twoja wymarzona kariera? Albo fotograf, albo żołnierz, albo komandos, albo reporter wojenny. Zostańmy przy tym. Ulubiona gra wideo. Wiedźmin 3. Albo nie? Nie wiem. Wiedźmin 3? Albo Beyond Two Souls? Nie wiem, okej? Nie pytajcie mnie o takie rzeczy. Postaram się przetłumaczyć to pytanie w miarę bezpośrednio. What is the nerdiest thing about yourself? Czyli jaka jest najbardziej nerdowska rzecz na mój temat? Myślę, że to, że nazywam wszystkie zwierzęta i bardziej ważne mi przedmioty imionami moich ulubionych bohaterów lub też postaci historycznych. To może być taka bardzo geekowsko-nerdowska rzecz na mój temat. Nerdiest movie in your collection. Czyli najbardziej nerdowski film. Lub też geekowski, ponieważ trzeba zauważyć, że między geekiem i nerdem jest zdecydowana różnica. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja mam same geekowsko-nerdowskie filmy, ja tylko takie oglądam. PlayStation, Xbox albo Wii? PlayStation. Bez urazy, szanuję, miałam Xboxa. Jakie jest najdłuższe słowo, jakie znasz? Deoksyrybonukleinowy. Kwas deoksyrybonukleinowy, czyli DNA. O jakiej fikcyjnej postaci fantazjowałaś jako dziecko? Han Solo. Zdecydowanie to był Han Solo. Oldschoolowe gry bitowe czy nowoczesne grafiki 3D? Niestety lubię ładne rzeczy, więc pójdę za nowoczesną grafiką 3D. Najbardziej nerdowski tekst na podryw. Czy ja kogokolwiek próbowałam poderwać w geekowsko-nerdowski sposób? Albo czy ktoś próbował poderwać mnie? Nie wydaje mi się. Czy masz jakiś randomowy, bezużyteczny talent? Jeśli tak, to co to jest? Czy mam randomowy, bezużyteczny talent? Potrafię pisać obiema rękami. Największe nerdowskie osiągnięcie. To jest w końcu geek tak czy nerd tak? Halo, te pytania. Można uznać albo przejście Wiedźmina 3-4 razy, albo znam na pamięć szósty sezon Gry o Tron. I znam dialogi w Battle of Bastards. Nie powinno tak być. Jeśli mogłabyś mieć jakąkolwiek supermoc, co by to było? Jeśli miałabym jakąkolwiek supermoc, chciałabym być niewidzialna. Chciałabym mieć jakąś nadludzką siłę. A tak naprawdę to najbardziej chciałabym władać ogniem. Myślę, że najbardziej chciałabym władać ogniem. To jest zawsze coś, na co się pisze. Władanie ogniem zawsze jest spoko.
Okej, moi mili, to było 19, 18 w sumie pytań, bo tu jedno mi wypadło, było jakieś takie totalnie bez sensu, stwierdziłam, że go nie będę nawet na nie odpowiadać. To były moje pytania w GeekTag. Niedługo pojawi się coś może więcej. Trzymajcie się, moi mili, do zobaczenia. Pa, pa.